Dzień dobry, witam serdecznie w Muzeum Obrony Przeciwlotniczej, które jest oddziałem naszego Dębnińskiego Muzeum Sił Powietrznych. Witam serdecznie, nazywam się Jakub Nitek, jestem zastępcą pani dyrektor Moniki Żmudy, którą za chwilę zaprosimy do zabrania głosu i bardzo cieszymy się, że zaszczycili nas Państwo w tak dużej liczbie, nie tylko młodzież, ale także miłośnicy, byli żołnierze i o to chodzi. W tym cyklu byliśmy żołnierzami, mianowicie chodzi o spotkanie środowisk lotniczych jednostek, które nie istnieją już na mapie lotniczej Polski. Jesteśmy w Koszalinie, więc być może powinniśmy zacząć od 26 pułku, czy też 9 w Zegrzu, ale obiecujemy też wszystkim koszalinianom, że ten temat pojawi się oczywiście prawdopodobnie na jesieni w kolejnym spotkaniu tego cyklu Byliśmy Żołnierzami. To jest trzecie spotkanie, opowiadamy o historii, tak jak powiedziałem, no właśnie, chociażby tych wspaniałych samolotów, moich ulubionych MiG-ów 23, których już w locie na polskim niebie no, nie sposób uświadczyć. Szkoda, ale może jeszcze będziemy mieli okazję. Zapraszam teraz pana Wojciecha Grobelskiego, pana doktora i adiunkta naszego muzeum o to, żeby jako gospodarz tego miejsca także państwa przywitał. Dziękuję uprzejmie za ten miły akcent. Proszę Państwa, nasze Muzeum Obrony Przeciwlotniczej, które istnieje od 8 lat, jest zawsze gościnne dla wszystkich odwiedzających nas. I to nie tylko przy okazji Nocy Muzeów czy organizowanych pikników militarnych, ale każde, nawet, a przede wszystkim tego typu przedsięwzięcie, które mieści się w naszej misji, w programie realizowanym przez Muzeum, niezwykle nas cieszy. I sam fakt, że dzisiaj w naszych wnętrzach będziemy mogli wysłuchać wspomnień rycerzy przestworzy z 28. Słupskiego Pułku Lotnictwa Myśliwskiego Wojsk Obrony Powietrznej Kraju, to jest właśnie taka przyczyna, że możemy tutaj na żywo jeszcze dotknąć historii. Witam serdecznie wszystkich, którzy przybyli, ale są tutaj, jest i młodzież z dwóch szkół, ze Słupska i z Koszalina, o czym za chwilę, ale są także tutaj postacie, które mają wyjątkowy wpływ, jeżeli chodzi o takie życie kulturalne, oświatowe, historyczne Koszalina. Przede wszystkim są to społecznicy. Jest z nami pan wiceprezes Bałtyckiego Stowarzyszenia Miłośników Historii Perun w Koszalinie, starszy brygadier Państwowej Straży Pożarnej w spoczynku, tak? Jacek Szpuntowicz. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 23 imienia Lotników Polskich w Koszalinie, pana Przemysława Jaśkiewicza. Jest także pani Anna Nowak, prezes Fundacji Srebrne Skrzydła z Piły. Tak? Jest pan major pilot, już emerytowany, Marian Krzemiński z 28. Słupskiego Pułku Lotnictwa. Jest pan Jacek Borowiński, autor książki o 19. Lotniczej Eskadrze Holowniczej ze Słupska. Mamy tutaj w naszym muzeum wyjątkowy eksponat, to jest tak zwany rękaw lotniczy, który był wykorzystywany jako cel powietrzny do strzelań artylerii przeciwlotniczej na poligonie Wicku-Morskim. To jest właśnie dar pilotów, którzy kiedyś służyli w 19. Lechu. Jest pan Mateusz Kabatek, autor książek o lotniskach w Słupsku. Nie zauważyłem, czy jest pan Andrzej Liberek, kierownik garnizonowego klubu oficerskiego w Redzikowie.
Nawiasem mówiąc, absolwent tej samej szkoły oficerskiej, co ja, Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Obrony Przeciwlotniczej. Dobrze. Są członkowie i członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół 28 Słupskiego Pułku Lotnictwa Myśliwskiego. Jest z nami także pan pułkownik w stanie spoczynku Wojciech Schmidt, reprezentujący Stowarzyszenie Żołnierzy 8 Dywizji imienia Bartosza Głowackiego. Pułkownik rezerwy Dariusz Sienkiewicz, były komendant Centrum Szkolenia. Jest młodzież Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku. Witamy was bardzo serdecznie. I również witamy młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 23 imienia Lotników Polskich w Koszalinie. Muszę powiedzieć, że mam szczególny sentyment do tej szkoły, bo wiele lat temu, kiedy ta szkoła mieściła się przy ulicy Racławickiej i nosiła kiedyś nazwę Szkoła Ćwiczeń przy Studium Nauczycielskim, to tam uczęszczałem. Jest także małżonka pana pułkownika Jasińskiego, pani Irena Jasińska wraz z córką Ewą. Pan major rezerwy Grzegorz Korbiński, prezes koła Związku Kombatantów Rzeczypospolitej jest oczywiście pan wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych, pan podpułkownik w stanie spoczynku Jerzy Kurowski. Serdecznie witam, a teraz proszę o dobre słowo panią dyrektor Muzeum Sił Powietrznych z Dęblina, panią Monikę Dziudę. Dzień dobry, witam wszystkich państwa bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Jest mi niezmiernie miło tak licznie gościć państwa w naszym oddziale Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie. Ja jeszcze tutaj ze swojej strony dodam jeszcze taką kwestię, ponieważ tutaj z panem Wojciechem podzieliliśmy się, jeśli chodzi o powitania części naszych gości. I ja w tym miejscu bardzo, bardzo serdecznie chciałabym powitać gospodarza miasta. Mam na myśli tutaj pana wiceprezydenta Koszalina, pana Wojciecha Kasprzyka. Witamy panie prezydencie. Pozwoliłam sobie to powitanie zrobić osobiście z tego względu, że na wszystkich spotkaniach, na wszystkich moich obecnościach tutaj w naszym oddziale zawsze muzeum jest bardzo pozytywnie odbierane przez miasto Koszalin, przez władze miasta i tutaj ta nasza współpraca jest, uważam, że bardzo pozytywna, za co bardzo serdecznie dziękuję i proszę przekazać najlepsze życzenie panu prezydentowi. Dziękuję bardzo za wizytę. Szanowni państwo, jeszcze bardzo serdecznie chciałabym powitać naszych najważniejszych gości, naszych prelegentów, naszą historię 28 Słupskiego Pułku Lotnictwa Myśliwskiego. To są panowie, którzy zdecydowali się dzisiaj wystąpić w roli głównej. To są osoby, które opowiedzą nam dzisiaj, jak w 28 Pułku było. Tak jak tutaj dzisiaj zresztą jeszcze powiedzieli moi przedmówcy, nasze spotkania to jest cykl wydarzeń, które mają za celu przybliżyć wam, głównie młodzieży i osobom, które odwiedzają nas na tych spotkaniach, że na mapie wojskowej kraju było wiele jednostek, były pułki, były dywizje i było wiele, wiele różnych instytucji wojskowych, które już tak naprawdę są historią, które wiele lat działały, które w wielu miastach zostały tylko historią. I to jest ten moment, kiedy właśnie tutaj teraz zwrócę się do młodzieży, jest ten czas, żebyście dowiedzieli się coś więcej na temat tego, jak kiedyś w Słupskim Pułku się służyło, co tam się działo. Będą, ja liczę na to, jakieś opowieści nie tylko formalne, ale może jakieś anegdoty. Więc mam nadzieję, że to dzisiejsze spotkanie naprawdę zapadnie wam w pamięci. W związku z tym bardzo serdecznie chciałabym powitać naszych panów. Pułkownika pilota Andrzeja Jasińskiego. Witamy serdecznie. Witam bardzo serdecznie podpułkownika pilota Alojzego Zgądka.
Witam serdecznie pana podpułkownika pilota Janusza Gizdarę. I takie koło napędowe. W sumie osobę, która kiedyś rozmawia z nami i mówi: słuchajcie, zróbmy o naszym Słupsku. No i mamy dzisiaj pan Ryszard Kuras, prezes zarządu Towarzystwa Słupskiego Pułku Lotnictwa Myśliwskiego. Ja mam nadzieję, że to spotkanie naprawdę zapadnie państwu na długo w pamięci, że będzie to moment na to, żeby powspominać, bo wiem, że tu są osoby, które w kuluarach opowiadały, jak to kiedyś było, i mam nadzieję, że będzie to miłe spotkanie, z którego na pewno młodzież wyciągnie coś ciekawego. Mam tutaj na myśli informacje i wiedzę, której nie ma w książkach. A osoby, które były związane z pułkiem i z osobami naszych panów, będą mile mogli powspominać i wrócić do tych czasów. Żeby nie przedłużać, ja życzę państwu wszystkiego dobrego, miłego spotkania, dobrych wrażeń. A teraz zapraszam o zabranie głosu zastępcę prezydenta Koszalina, pana Wojciecha Kasprzyka. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, pani dyrektor, szanowni państwo, szczególnie droga młodzieży, jest mi niezmiernie miło przywitać was w progach Muzeum Przeciwlotniczego w Koszalinie. Cieszymy się bardzo, że to muzeum jest u nas w Koszalinie, że mamy taką możliwość, żeby tutaj osoby mogły swoją wiedzę po prostu poszerzać i w ogóle się dowiedzieć dużo rzeczy o lotnictwie. Ja chciałem tak troszeczkę ze strony Koszalina powiedzieć, bo wiem, że jest młodzież z Koszalina, nie wiem, czy państwo wiecie, ale jednym z obowiązków uczniów właśnie Szkoły Podstawowej nr 23 imieniem Lotników Polskich jest zapoznanie się i nauczenie się hymnu lotników, i za to też panu dyrektorowi chciałem podziękować, że tą tradycję pielęgnuje. Ja życzę państwu wspaniałych wrażeń, miłych spotkań, dobrej rozmowy i wiedzy, którą państwo wyniesiecie stąd. W imieniu swoim, w imieniu prezydenta miasta Koszalina, pana Piotra Jednickiego, wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie. Małe przetasowanie, jeżeli chodzi o nagłośnienie. I już zaczynamy, proszę państwa. Przepraszam, panie Ryszardzie. Proszę państwa, droga krajowa nr 6 między Słupskiem a Lęborkiem, około 20 km na południe od wybrzeża Morza Bałtyckiego. Pas startowy 2200 metrów długi, 60 metrów szeroki, o nawierzchni betonowej. 17 września 1952 roku odbyła się pierwsza zbiórka kadry pułku, oficerów, podoficerów, 100 kilkadziesiąt osób, i to, proszę państwa, jest uznawane za oficjalny początek działalności pułku. Natomiast przez dwa dni wcześniej, 15 i 16 września, do Słupska, do Rędzikowa, nie zawsze Rędzikowo to była jedyna nazwa tej miejscowości. Rędzikowo i Rędzikowo to dwie równorzędnie poprawne nazwy. Już właśnie 15 i 16 września przyleciały pierwsze samoloty MiG-15, 10 tychże samolotów zaczęło tam służbę. Zaczęło tam także służbę 62 oficerów, 142 podoficerów. I właśnie 17 września, czyli ta pierwsza zbiórka, później została uznana za Dzień Święta Pułku. W 1995 roku decyzją ministra obrony narodowej została także dodana nazwa wyróżniająca 28 Słupski Pułk Lotnictwa Myśliwskiego. I proszę państwa, o tych kilkudziesięciu latach i także właśnie o tych samolotach, które naprawdę mnie bardzo leżą na sercu, po raz pierwszy widziałem je na dęblińskim niebie, akurat kiedy w symulowanej walce powietrznej z MiG-ami 29
w połowie lat 90. walczyły MiG-23. Właśnie dzisiaj będziemy mieli okazję posłuchać. Zaczniemy od pana Janusza Gizary, od którego otrzymałem właśnie też między innymi te materiały filmowe. Część oczywiście można znaleźć w internecie. Proszę Państwa, to jest troszkę wzruszające, dlatego że wszyscy ci, którym leży to na sercu, wiedzą, że ostatni lot odbył się 30 listopada 1999 roku, MiG-23UB, dwumiejscowy. Nieco wcześniej, 2 września, ostatni lot szkoleniowy, natomiast te zdjęcia są zrobione 3 dni wcześniej, 30 sierpnia 1999 roku i łezka się wokół kręci, panie Januszu, kiedy rzeczywiście patrzę na te samoloty i mam świadomość, że za kilka miesięcy już po prostu nie latały na polskim niebie. Pan był przy rozformowaniu tego pułku, jest pan skarbnicą naprawdę wiedzy o tejże jednostce. Co wyróżniało pułk na tle innych jednostek lotniczych w Polsce? Witam, Janusz Gizara. Przede wszystkim to nas wyróżniało. Byliśmy jedyni. Takiej drugiej jednostki nie było, bo niestety pułk otrzymał te samoloty MiG-23 wersji MF w 79 roku. Dla nas było, że miały być 3 pułki MiG-23, ale nie ze względu. Akurat nie. Duża część osób zna, jaki był powód. 79-80, kłopoty ekonomiczne, jak to 10 lat u nas odbywa. Niestety został tylko jeden pułk. Ze względów ekonomicznych kupiono MiG-21 wersję BIS. No i dlatego zostaliśmy jako jedyni, a że jako jedyni, no to też ewenement, że byliśmy najlepiej wyszkoleni, bo kończąc karierę w latach 90. 32 pilotów, którzy kończyli działalność w tym pułku, posiadali 21 klasę mistrzowską i umiejętności, możliwości wykorzystania tego samolotu we wszystkich warunkach atmosferycznych. Wielu było z nas instruktorami, oblatywaczami, jak mi się udało. Nie dość, że byłem dowódcą pierwszej eskadry na koniec. Oblatywałem te samoloty po silniku i specjalne loty też z rakietami, różnymi typami uzbrojenia. Ale to, że było to wszystko możliwe, no to właśnie dzięki Ryszkowi, tam co widać, wielu osobom, tam Tomek Juda i inni, no bo trzeba liczyć jedno, pułk to nie jest sam pilot, bo to jest ta wisienka na torcie, ale żeby tort działał i funkcjonował, no to nawet nie będę wszystkich służb wymieniał, bo to by 2 godziny nam zajęło, ale około 1500 osób działało na to, żeby jeden pilot mógł dane zadanie wykonać, czyli 30 osób, nie mówiąc o zobaczeniu, radiotechnicznym dziale, technikom, inne służby, które działały, no znowu się tam zaplątałem, jestem, ale przede wszystkim satysfakcja jest taka, że lataliśmy na samolocie, który jest najszybszym do tej pory w Polsce. Wszystkie samoloty, które są obecnie również, czyli MiG-29-16, osiągają niższą prędkość, dlatego że MiG-23 ma możliwość rozpędzić się do 2,35 Macha, albo jeżeli ktoś woli w kilometrach na godzinę, 2500 km na godzinę. Miałem przyjemność takiej prędkości uzyskiwać. No bo żeby koledzy bezpiecznie mogli latać, musiałem czasami te samoloty przetestować w pełnym zakresie możliwości, prędkości i zarówno wysokości. Panie Januszu, może takie pytanie techniczne. Nie wiem, dlaczego pan się dobrze. Słyszę, ja bez mikrofonu też mogę, bo zajęcia w szkole prowadzę, bo w technikum zespole szkół mechanicznych i logistycznych w Słupsku prowadzę zajęcia specjalizacyjne z lotnictwa. I dlatego na bieżąco z tymi materiałami jestem. Natomiast nagrywamy to spotkanie, żebyśmy później mieli ten materiał dla potomności. Dlatego ważne jest to, żebyśmy wszyscy mówili jednak do mikrofonu. Panie Januszu, jeżeli chodzi o te charakterystyki techniczne, być może nie wszyscy wiedzą, chociaż zakładam, że większość zdecydowana tutaj, ale
Fala uderzeniowa powstająca przy przekraczaniu, przełamywaniu bariery dźwięku może spowodować zniszczenia na ziemi, także poważny uszczerbek na zdrowiu. Jakie były warunki konieczne do tego? Proszę powiedzieć o pułapie, czy też obszarach, w których to było możliwe, czy może zdarzało się przekraczać te właśnie graniczne wartości bezpieczeństwa. Już powiem krótko, o co chodzi. Ze względu bezpieczeństwa w warunkach pokojowych można było nad morzem powyżej 6 tysięcy, jeżeli nasze ćwiczenia były tylko dźwięku, przekraczaliśmy powyżej 10 km na ziemi. Jeżeli o możliwości samolotu, to on przy ziemi mógł osiągnąć prędkość dźwięku, bo prędkość tego samolotu była 1450 km na godzinę przy ziemi. Czyli jeżeli przeliczymy prędkość dźwięku, moi uczniowie to wiedzą, ile to jest, czyli 340 metrów na sekundę. Jeżeli pomnożymy, to jest 1224 km na godzinę, skoro o 200 mogliśmy lecieć szybciej. I teraz, jeżeli to były warunki bojowe, Dęblin na przykład wie o tym, bo kolega, nie będę nazwiska Ryśka wymieniał, Romana wymieniał, czy leciał nad Dęblinem, jak odstawiał samolot troszeczkę za nisko i na 600 metrów niechcąco przekroczył prędkość dźwięku, no tam przy awiacie trochę szybko poleciało, jakoś to udało się zrobić i nie przeszkadzało. Dlatego w pewnym zakresie można to robić i jeżeli chodzi o warunki bojowe, nawet próby były i Amerykanie, Rosjanie i wszyscy próbowali na mojej prędkości przekraczać prędkość dźwięku, bo to powodowało uszkodzenie, zniszczenie sprzętu, ludzi, no bo tutaj za mało czasu, bo tylko 2 godziny wytłumaczyć, na czym polega fala uderzeniowa, spiętrzenie i przełamanie, czyli ten huk jeden i podróż i drugie uderzenie, które powodują powstanie fali uderzeniowej, no i zniszczenie na ziemi. Wiadomo, czym niżej, większe zniszczenia, dlatego to robiliśmy wysoko, jeżeli lecieć na 6-10 km na ziemią i samolot przekracza prędkość dźwięku, niech używałem bariery dźwięku, która tam w 1947 roku została pokonana, to wówczas następuje słyszenie, a jeżeli na ziemi nisko, może nawet być zniszczenie danych obiektów. Jakieś pytanie jeszcze? Pytań będzie mnóstwo. Zapraszamy teraz z powrotem. Byliście jedyni, byliście najlepiej wyszkoleni. Rzeczywiście trzeba podkreślić to, że jednostki lotnicze na północy kraju właśnie od lat 50., czyli wtedy, kiedy pułk był formowany, były przeznaczone właśnie z jednej strony do obrony, ale oczywiście nieoficjalnie w doktrynie Układu Warszawskiego tak naprawdę do ataku na państwa NATO. Z drugiej strony, no właśnie, ten północny zachód był bardzo znaczący, jeśli chodzi o właśnie umiejscowienie tutaj szczególnie wartościowych jednostek lotniczych, dlatego tutaj często trafiały od razu najlepsze samoloty. Zawsze rzeczywiście dostawaliście, nawet pierwsze MiG-15, to też nie było takie oczywiste, dlatego że wcześniej, w tamtym okresie, w 52 roku, jeszcze jak 23, czyli jak Gowlew 23 dominował w polskim lotnictwie wojskowym, a do Słupska od razu trafiły te najnowocześniejsze w tamtym okresie MiG-15. Później bardzo szybko sprzęt został zastąpiony MiG-17 w 56, w 59 już pierwsze naddźwiękowe samoloty w lotnictwie polskim, czyli MiG-19. A to o tym będą mówili panowie z mojej lewej flanki. Natomiast teraz chciałbym poprosić pana Ryszarda Kurasa, czyli prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół 28 SPLM. Co było charakterystycznego najbardziej w pana ocenie dla waszej jednostki, dla jej funkcjonowania w Słupsku? Co pan najbardziej zapamiętał, takiego, co utkwiło nie tylko właśnie w pamięci, a także w sercu? Ja przyszedłem akurat do pułku w 1976 roku, czyli kontynuacja służby kolegów, którzy siedzą po lewej stronie. Zakończyłem w 2002, czyli mamy cały przekrój całej 48-letniej tradycji tego pułku. Idąc tutaj, ja miałem zostać kiedyś na miejscu, nie myślałem wcale o Słupsku. Natomiast jak przyszedłem do pułku na praktykę, będąc jeszcze kadetem, przyszedłem na praktykę do pułku, spodobało mi się tutaj pułk, przede wszystkim ludzie, którzy w tym pułku służyli. I to zadecydowało o tym, że przy podziale pułków poprosiłem
o przydział do 28 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego. Nikt się mnie nie pytał dlaczego, po co, na co. Podobało mi się i mówiąc po tylu latach służby i po tylu latach, kiedy już ten pułk nie istnieje, jestem prezesem Stowarzyszenia Przyjaciół 28 Słupskiego Pułku i zawsze z podniesioną głową, z podniesionym czołem mogę powiedzieć, że to był najlepszy pułk, w jakim służyłem, no jedyny, ale najlepszy pułk i z opowiadań kolegów z innych pułków, najlepszy, najwspanialszy, ludzie, z którymi można było robić wszystko, bo kiedy była praca, jak wspomniał pan pułkownik Janusz Gizara, oni byli tą wisienką na torcie, myśmy byli tą otoczką, która ten tort przygotowywała do tego wszystkiego. Wspaniali ludzie, nie tylko podczas pracy, ale również potrafiliśmy jednoczyć się w życiu prywatnym, w życiu poza pracą. I tego nie słyszałem w wielu pułkach, że coś takiego było, natomiast w 28 Słupskim Pułku, gdzieś w kularach rozmawiając, wszyscy nam zazdrościli, że kiedy jest służba, to jest służba i nie ma tam kolegów, natomiast po pracy potrafimy się tak zjednoczyć, tak wspaniale razem żyć, współpracować, organizować różnego rodzaju imprezy, że no, ten pułk później to się odbijało na naszej pracy. Ten pułk był 3 razy wyróżniany Pucharem Przechodnim. Następnie ten puchar został nam przyznany na stałe za bezpieczeństwo latania. Wyróżniany pułk był wieloma odznaczeniami. Zresztą nawet jak zobaczycie państwo, oglądając tam zdjęcia w następnej sali, które są wyłożone, generał Hermaszewski, który u nas był jako dowódca 3 eskadry, był krótko, ale taki sentyment, jaki czuł do Słupska, tak samo jak ja zresztą, aczkolwiek ja służyłem dłużej, jego sentyment był taki, że lecąc w kosmos, nawet patrzał się, pytał pilotów tych radzieckich kosmonautów, jak to zobaczyć, gdzie jest Słupsk, gdzie jest Rędzikowo. Odpowiadali jemu, w jaki sposób może to zobaczyć. Miał po prostu bardzo duży sentyment do naszego pułku. I to wszyscy, z którymi się rozmawia, wspominają bardzo, bardzo mile służbę, pobyt. Nawet żołnierze służby zasadniczej, którzy byli mechanikami, którzy pracowali i służyli w batalionie łączności UL, czy nawet w kompanii ochrony lotniska, czy na pododziele wartowniczym, mile wspominają. Wspominają kadry, wspominają ludzi, wspominają atmosferę, jaka panowała w tym pułku. Ale to wszystko szło od góry, od dowódców pułku. Jaki był dowódca pułku i jak ustawił personel, tak kadra służyła i tak się zachowywała. Obowiązki musiały być wykonane na pierwszym miejscu, natomiast było to, co wspomniałem, wspaniała atmosfera, która była organizowana po zakończeniu służby wojskowej. I to wszystkich jak jakoś spajało. Dzięki temu, jak wspomniałem, do pułku przyjeżdżało dużo ludzi z chęcią wracało. Jeżeli się gdzieś spotkało kogoś na zewnątrz, och, ty jesteś, albo pan jest z 28 pułku, wspaniały pułk, byłem, mówi, chciałbym u was służyć, no niestety nie mogę. Taki pułk, jaki jest u was, nie ma żadnego drugiego takiego w siłach powierzchni Rzeczypospolitej. Panie Ryszardzie, a jeżeli chodzi o obsługę tych samolotów, pan pracował przy MiG-ach 19 i MiG-ach 23. No właśnie, proszę doprecyzować, jak się pracowało z tymi samolotami? Tu jeszcze mam kolegę, Kazia Włodka, który jest też członkiem Stowarzyszenia. Złota Rączka w Stowarzyszeniu Przyjaciół 28 Pułku, ale Złota Rączka również, jak był technikiem w eskadrze lotnej, potem był w eskadrze technicznej. No wspaniały człowiek, który robił bardzo, bardzo dobrą robotę. No akurat w ekspozycji, którą mamy w Rędzikowie, mamy 5 samolotów. Z tych 5 samolotów tylko nie obsługiwałem MiG-19, ale byłem zaangażowany w rozbiórkę, wysyłanie do muzeów na terenie Polski, stawianie jako pomnik u nas w jednostce. Natomiast obsługiwałem Limy 5, SB Limy, i MiG-21, MiG-23, TS-11, a potem jak zostałem dowódcą klucza, no to już miałem ludzi podwładnych pod sobą, którzy obsługiwali ten sprzęt i muszę powiedzieć, że w mojej karierze wojskowej dziękuję tym wszystkim, którzy byli moimi podwładnymi, którzy robili tak wspaniałą robotę,
nie wydarzyła się żadna przesłanka nawet do wypadku lotniczego. Po prostu trzeba było wierzyć ludziom to, co robią, a że byli bardzo dobrze wyszkoleni, można było spokojnie spać, czekać, kiedy wrócą, bo każdemu pilotowi się życzy tyle lądowań, co i startów, więc spokojnie mogliśmy po wystartowaniu, spokojnie mogliśmy czekać na powrót na lotnisko macierzyste. Ale dzięki właśnie takim ludziom, między innymi jak kolega Kazio Wodej. Wywołał Pan do tablicy kolejnych naszych szacownych gości. Mam nadzieję, że kabel, no właśnie, troszeczkę już nie wystarcza. Jeszcze troszkę jest. Doskonale, dobra. Nie trzeba nic przedstawić. Pan pułkownik pilot Alojzys Gądek. Latał Pan na MiG-21, latał Pan na MiG-17 od początku, przyszedł Pan do jednostki 3 lata po jej sformowaniu. To naprawdę no, dla nas już zamierzchły czas, 1955 rok. Proszę Państwa, pierwszym dowódcą był major pilot Wasyl Krymski. To jeszcze były czasy, no, kiedy oficerowie z sowieckim rodowodem często dowodzili w polskim wojsku, natomiast później na szczęście po czasach stalinowskich już to Polacy przejęli dowodzenie w jednostkach, ale był to szczególny czas, panie pułkowniku. Jak pan pamięta te samoloty, na których pan latał? Jakie były pana początki w Słupsku? Jak te właśnie lata 50, MiG-17, 19, jak to wyglądało? MiG-19, przypomnę, pierwsze samoloty naddźwiękowe, dwusilnikowe w polskim lotnictwie wojskowym. Witam Państwa serdecznie. Właśnie jak tutaj zaznaczył kolega, do jednostki 28-48 przybyłem, czyli do 28 pułku w roku 1955 po promocji w Radomiu, bo ja kończyłem szkołę lotniczą w Radomiu. Zacząłem tę ligę, a kończyłem w Radomiu, bo tak akurat było wtedy tam urządzone to szkolenie. Przyszedłem do pułku, w pułku przyszło nas 11 osób, 11 pilotów młodych podporuczników. W pułku wtedy głównie były na wyposażeniu samoloty LIM-2, czyli już po MiG-ach 15 LIM-y drugie. Na LIM-ach drugich latałem do roku 1959, do czasu, aż przyszły MiG-i 19. W międzyczasie latałem również na LIM-ach piątych, czyli MiG-a 17. Jeśli chodzi o szkolenie na LIM-ach drugich, no to się odbywało od początku, bo szkołę żeśmy kończyli też na samolotach. Ja kończyłem na 20-jakach 23, a szkoliłem się również na MiG-ach 15. No ale tutaj żeśmy musieli doskonalić swój zawód, swoje umiejętności, żeby osiągnąć wyszkolenie we wszystkich warunkach atmosferycznych z zastosowaniem bojowym łącznie. W roku 1958 pułk został wyposażony w samoloty, pierwsze samoloty naddźwiękowe w Polsce, MiG-19, MiG-19P i MiG-19PM. Przepraszam. Różnica między tymi samolotami była taka, że MiG-19P miał uzbrojenie tylko armaty 2, kaliber 37 mm, a MiG-19PM był wyposażony w rakiety kierowane, 4 rakiety. No i na tych samolotach latałem do zakończenia eksploatacji tych samolotów, czyli do roku 1974. W sumie latałem 15 lat na tym typie samolotów. Po wyszkoleniu takim podstawowym na tym samolocie byliśmy przeszkalani również w zakresie zastosowania bojowego, czyli strzelania
najpierw z działek samolotu MiG-19P, a następnie lataliśmy do Związku ówczesnego radzieckiego, konkretnie do zapomniałem, to jest coś. Nie. I tam żeśmy strzelali tuż do celów faktycznych, do migów, nie do migów, tylko do celów sterowanych z ziemi, UA-17. One były wywożone z samolotem, podwieszane pod samolot, były zapuszczane i odpalane i tam na poligonie wykonywały manewr, a myśmy do nich strzelali właśnie z rakiet. No i dalej cały czas po powrocie szkoliliśmy się, żeby osiągnąć poziom we wszystkich warunkach, łącznie z zastosowaniem bojowym. Loty na tym samolocie były bardzo przyjemne z uwagi na to, że to był samolot nowy, naddźwiękowy, posiadał dwa silniki. No i dla nas to był taki wielki honor latać na tym samolocie jako pierwsi na samolotach naddźwiękowych. No i tak trwało to do czasu, do 1974 roku, jak te samoloty zostały już od nas skasowane rozkazem Ministerstwa Obrony Narodowej i wtedy przeszkoliłem się na samoloty MiG-21. Szkolenie odbywało się moje akurat teoretycznie w Dęblinie, a praktycznie robiłem w pułku we Wrocławiu. Po powrocie latałem na tych samolotach do końca mojej służby, do 1977 roku. Byłem dowódcą eskadry drugiej właśnie na tych samolotach. Potem, jeśli chodzi o moją dalszą karierę lotniczą, więc po zakończeniu latania w 28 pułku poszedłem latać do Polskich Linii Lotniczych LOT w Warszawie i tam latałem na samolotach pasażerskich do 1982 roku. Wróciłem tutaj do Słupska, dlatego że rodzina mieszkała w Słupsku, a ja pracowałem w Warszawie. Był wtedy akurat okres bardzo taki niespokojny, bo to stan wojenny i tak dalej. Musiałem zrezygnować z latania w locie, wróciłem do Słupska, ale dalej miałem styczność z lotnictwem, ponieważ zostałem kierownikiem technicznym w oddziale Polskich Linii Lotniczych LOT w Słupsku do czasu rozwiązania tego oddziału. Z ciekawszych takich sytuacji w czasie mojej służby na tych samolotach miałem taką przygodę raz w czasie ćwiczeń w nocy nad morzem w okolicach miejscowości niemieckiej NLD Wieminde. Uszkodził się jeden silnik na moim samolocie, lewy silnik, i musiałem przerwać zadanie i wrócić do Słupska na jednym silniku. Była to noc, nad chmurami, trudne warunki, ale szczęśliwie przy pomocy kolegów z obsługi naziemnej, to znaczy co pracowali na radarach, doprowadzili mnie do lotniska i szczęśliwie wylądowałem. Okazało się, że został uszkodzony system zasilania paliwem, czyli po prostu rozpylacze nie rozpylają właściwie paliwa, lało się paliwo i nastąpił wzrost temperatury, przegrzanie turbiny, następnie zaczęły się topić łopatki turbiny, no i wzrost temperatury trzeba było silnik wyłączyć, ale skończyło się wszystko szczęśliwie. Wróciłem do Słupska. Oczywiście za to dowództwo mnie wynagrodziło białą bronią boczną, czyli tak zwany korzik lotniczy. No to w zasadzie większych takich problemów w czasie latania na tym samolocie nie miałem. Oczywiście były też bardziej takie nieprzyjemne sytuacje, wręcz tragiczne.
bo część kolegów ze względu na to, że ulegli wypadkom, część zginęła w czasie naszej służby w naszym pułku. Może to nie chlubna sprawa, ale muszę powiedzieć, że zginęło 22 pilotów, którzy są uwieśnieni tam na tablicy przy naszej właśnie ekspozycji samolotów. Często ich tam odwiedzamy, składamy im hołd. Dbamy również o te samoloty, dbamy o ich groby. No i właściwie na tym moja służba w tym pułku się skończyła. Bardzo mile wspominam służbę w tym pułku, bo bardzo dobre były stosunki międzyludzkie. Koledzy, szczególnie piloci, nie tylko, byliśmy w bardzo dobrych stosunkach z mechanikami, z całą obsługą, z nawigatorami, ponieważ oni też brali duży udział w naszej pracy, znaczy pomagali nam ze wszystkich sił. No i właśnie tak to trwało w tej naszej pracy lotniczej. Właściwie skończyłem służbę, jak już powiedziałem, w 1977 roku w stopniu podpułkownika i teraz jestem, mieszkam w Słupsku. Sam oczywiście, bo mam tam rodzinę, ale tam są dzieci, ponieważ żona moja też w ubiegłym roku odeszła ode mnie. Przeniosła się za światy, że tak powiem. No tyle. Jeśli Państwo macie jakieś pytania, uprzejmie proszę. Panie pułkowniku, właśnie dobrze, że Pan podkreślił. Jeżeli Państwo mają jakieś pytania, to absolutnie przede wszystkim pod koniec będzie taki moment, ale jeżeli coś naprawdę dotyka Was tu i teraz, to proszę rączka do góry i Pan Dyrektor od razu. Prosimy bardzo. Słuchamy. Pytanie do Pana pułkownika. Czytając monografię pułku, która jest na stronie stowarzyszenia, odkryłem informację, chciałbym się dowiedzieć, jaką panowie macie wiedzę, kiedy po raz pierwszy na MiG-19 została przekroczona bariera dźwięku, ale podczas defilady lotniczej. Bo ja spotkałem dwie informacje, że był to rok 59, porucznik Roman Operacz podczas defilady z okazji 15-lecia PRL i w roku 60 pilot, nie pamiętam nazwiska, z 28 pułku też na MiG-19 nad polami Grunwaldu. I powiem szczerze, mam tutaj... Dobrze. Mam pewien dysonans. Powtórzę po pierwsze do kamery, po drugie dla pana pułkownika. Pan dyrektor pyta o to, kiedy polski pilot na MiG-19, czy ma pan wiedzę, kiedy po raz pierwszy przekroczył barierę dźwięku? Czy był to rok 1959, czy był to rok 1960 podczas defilady na polach Grunwaldu? 550 rocznica bitwy pod Grunwaldem. Czy ma pan taką wiedzę, panie pułkowniku? No więc jeśli chodzi o MiG-19, więc prędkość dźwięku została przekroczona już w 58, ponieważ jak przyszli nasi piloci przeszkoleni w ówczesnym Związku Radzieckim, więc były takie, wiadomo, popisy, można powiedzieć, że nawet w Słupsku były alarmy, dlaczego takie huki są. Okazało się, że nawet w naszym domu towarowym w Słupsku wypadły szyby. To była pierwsza, to był 58 rok. Następnie te samoloty, ale ja nie brałem udziału w defiladzie, również brałem udział w defiladzie prawdopodobnie nad porami Grunwaldu, ale nie jestem dokładnie pewien, nie pamiętam. Natomiast ja jeszcze brałem udział również w defiladzie w Warszawie i nad polami Grunwaldu w tak zwanej tafli. Nie wiem, czy się Państwo przypominacie. Jest takie zdjęcia, są, zdarzają się, brałem, ale to jeszcze na migach, na liwach drugich, a na 19 w defiladach nie brałem udziału. Dobrze, czyli 58 rok, nawet wcześniej niż się na szkoleniu, na defiladzie, na pewno w 60 rzeczywiście, z tego co pan pułkownik. Natomiast ja mam jeszcze inne pytanie, dlatego że być może dla wszystkich jest to takie oczywiste, szczególnie dla młodszych. Jak się czuje pilot, jak się pan czuł, przekraczając właśnie tę barierę dźwięku? Czy jest coś wyjątkowego w tym momencie, czy jest to po prostu... No tak jak w masło byśmy wchodzili.
W ogóle to trzeba przyznać, że na samolotach już miga 19, dalej na 21 i na 23 trzeba było się ubierać w odpowiedni strój. Prawdopodobnie widzieliście taki prawie jak kosmiczny z różnymi takimi, o tutaj jest między innymi taki strój, to trzeba było się w to ubrać. Dlatego to był strój przeciążeniowy i strój wysokościowy. Spełniał jedną i drugą rolę, ponieważ na tych samolotach odrzutowych wszystkich, na 19, na 21, występują duże przeciążenia, a one powodują, że w organizmie dzieją się różne rzeczy. Żeby właśnie temu zapobiec, to zastosowano właśnie kombinezony tego typu, które na skutek zwiększenia przeciążenia komory tego stroju wypełniają się powietrzem i uciskają na organizm. W związku z tym krew nie odpływa od głowy, w ogóle utrzymuje się mniej więcej. A ja przekroczyłem prędkość dźwięku wtedy, jak się przeszkoliłem. Oczywiście nie od razu, bo człowiek nie wiedział, co to jest prędkość dźwięku. Musiał się do tego jakoś przyzwyczaić od kolegów i tak dalej. No, zresztą uczyli nas również, co to jest za sytuacja. Więc tak, przy przekraczaniu prędkości dźwięku, zarówno na migu 19, jak i na 21, bo na 23 to nie latałem, tutaj specjaliści są, którzy latali, a ja nie, ja już byłem w cywilu, można poznać właściwie tylko po przyrządach, że przekracza się prędkość dźwięku, czyli wartość jednego macha. Bo a prędkość na przyrządzie, na prędkościomierzu, ja przynajmniej tak uczyłem, ma takie pewne machnięcia. To mniej więcej jest, a pilot osobiście, żeby odczuwał coś na swoim organizmie, nie. Może dlatego, że byliśmy przyzwyczajeni do lotów w ogóle, ale w ogóle jakiegoś takiego znaczącego odczucia przy przekraczaniu prędkości to się nie odczuwa. Dziękuję bardzo. Pan pułkownik Andrzej Jasiński. A jak się latało właśnie w Radzikowie? Czy było coś w porównaniu z innymi lotniskami charakterystycznego dla tej jednostki, dla tego lotniska? Czy było coś takiego, co naprawdę było wyjątkowe w pana ocenie? Znaczy na pewno wyjątkowym była bliskość morza i tutaj też o tym chcielibyśmy usłyszeć, ale czy coś jeszcze? Ja mam trudno mi porównać z innymi pułkami. Ja od razu po zakończeniu szkoły oficerskiej zostałem powołany do 28 pułku. Więc nie mam skali porównawczej, jak w innych okazji, gdzie można przelotem na inne lotniska takie ćwiczenia nawet były, że przelot na inne lotnisko. Jak się tam służyło, to tylko z opowieści kolegów. Sam pułk 28, wspaniały. To już i podkreślił pan pułkownik Zgądek, jak i Ryciu. Nie porównywalne tak z opowieści kolegów z innymi pułkami. Tworzyliśmy jedną całość. I nieprawdą jest, że my z obsługą techniczną byliśmy po prostu tak związani, że tam nie było stopnia, tam nie było innych sytuacji, jak kolego, uściski po każdym udanym lądowaniu, nie mówiąc o jakimś lądowaniu, które mogło być kończyć jakimś niepowodzeniem. Ja ukończyłem szkołę lotniczą w 67. Rozpocząłem w 64. na tak zwanym LPW-2. To było przygotowanie do szkoły oficerskiej na Junakach 3. Do szkoły w 65. roku i rozpoczęliśmy jako drugi rocznik
od razu na iskierkach TS-11. Czyli rozpocząłem praktycznie od samolotów odrzutowych. Na pierwszym i drugim roku na TS-11 Iskra w Radomiu i następnie na Limach w Tomaszowie Mazowieckim. To taka ciekawostka, że udało mi się lecieć na samolocie Lim 1, tak zwana guzikuwa, że to był produkowany dla Wietnamu. No i zamiast takich przełączników, jak to mówili, to były takie guziczki, naciskały się, gdzie nie każdy pilot wiedział, co nacisnąć, więc ten technik pomagał do uruchomienia z drabinki zapuszczać. I tam szkolenie zakończyłem z klasą trzecią i po szkole, czyli w 67 od razu, jak powiedziałem, już trafiłem do Słupska. Do Słupska na Migi 15, potem na Migi 17, no i na Migi 19, gdzie pan Zgądek już mnie tam szkolił. Tu nie dopowiedział tej rzeczy, chyba pan może nie usłyszałem, że nie było dwustep, czyli jak każdy samolot, instruktor pokazywał, jakie czynności wykonywać w locie, do lądowania. No, nie wszystkim muszę mówić, że najgorszym elementem było lądowanie na każdym samolocie. Trzeba było zaufać na słowo, co starsi piloci mówili. Różnie to się odbierało, ale nie pamiętam takiego przypadku, żeby ktoś nie ukończył szkolenia. Przypadek taki nieprzyjemny, który miałem na Migu 19, w czasie szkolenia lądowałem z tylnym wiatrem. Zmienił się wiatr, zawsze lądowało się pod wiatr. Pomagało to w nośności samolotu. Zmienił się ten wiatr, to był już ostatnia partia, która podchodziła do lądowania. Nie zmieniali tego kierunku ze względu na czas i pozostałość paliwa. Byłem na przeszkoleniu, wylądowałem, wydaje mi się, z niewielkim przelotem, inaczej do tego podchodziła komisja, no ale takie było ich zadanie w tym czasie. Pamiętam generał Żalski jeszcze padał ten. Wylądowałem z przelotem, urwał mi się spadochron. Hamulce, które były dziwne na 19, były tak zwane wędkowe, odmówiły posłuszeństwa, przegrzały się, wypadłem z pasa dużą prędkością, dostałem nakaz od kierownika lotu, żeby schować podwozie, wyłączyć silniki, schowałem podwozie, jeden silnik, nie wiem, one były złączone, nie wyłączył się, no i zakończyło to się kasacją tego samolotu. Samolot został skasowany, tam mi skrzydła opadały, prawie się przedzielił na pół ten samolot. Ja bez żadnego praktycznie szwanku uderzyłem czołem o celownik. No i z takich humorystycznych rzeczy to wyszedłem z tego samolotu i pierwsze co zrobiłem, to zapaliłem papierosa. Paliwo się lało, całe otoczenie paliwa, ja z papierosem, straż przyjechała. Nie przypominam, ale... Zgasiła papierosa. Tak. No i z 19, które zakończyłem razem z pułkownikiem Zgądkiem, przeszliśmy na 21, też w Wrocławiu się razem szkoliliśmy. Z 21, bez żadnych tam jakichś nieprzewidzianych sytuacji nie miałem na 21, natomiast jako pierwsza grupa
poszliśmy do Ługawoje w Rosji, to jest Kazachstan, na MiG-23. Grupa była 16, dwóch nie ukończyło. Zakończy to był praktycznie 89-80 rok. I na tym najwięcej nalatałem, najwięcej mam godzin i ilość lotów. Latałem do 90 roku. Odszedłem praktycznie w 91 w styczniu, ale ostatni lot wykonałem w 90. Samolot super. Takie odczucie, bo to najnowszy w tym czasie, najszybszy samolot. Przyjemnie się latało, ale też miałem jeden przypadek, gdzie w czasie startu oblotu pogody odpadła mi owiewka. Leciałem z uczniem, który leciał w pierwszej kabinie, odeszła nam owiewka, czyli z kabiny do maska. Decyzja to już prawie przed oderwaniem, czyli prędkość powyżej około 300 km na godzinę. Czy podjąć start bez tej owiewki? Oczywiście było to niebezpieczeństwo, że spadając owiewka odbezpieczała katapultę. Czy przerwać start? Podjąłem decyzję, sam kierownik nie decydował o tym. Rób jak potrafisz. I przerwałem start, wypadłem z pasa. No, wtedy szczęśliwie tam jakieś pewne uszkodzenia, ale samolot wrócił do eksploatacji. Jak już powiedziałem, w 90 roku zakończyłem. Z takich jeszcze przygód, to tu co pan pułkownik Zgądek mówił, miałem też na 19. Wyłączałem silnik, z nadmorza wracałem z ćwiczenia i zapaliła mi lampka ciśnienia oleju. Lampka ciśnienia oleju, no to groziła zatarciem silnika, ponieważ dwa silniki były i one manetką gazu można było rozdzielać. Zameldowałem do kierownika lotu. Kierownik lotu nakazał mi włączyć ten silnik. Lądowałem bez żadnych kłopotów, udało mi się wylądować. Z następnych takich ciekawostek, które z tego pułku wynoszę, to które mamy w muzeum, akurat wszystkie migi, które w tym muzeum mamy, ja udało mi się latać. Czyli w szkole MiG-1, potem w pułku MiG-15, MiG-17, MiG-19, MiG-21 i na MiG-23 zakończymy. Czy coś szczególnie zapadło panu w pamięci? No, a ja tego co powiedziałem, że rozbiłem ten MiG-19, gdzie wysiadłem do tego kierowcy, to można do takich zabawnych rzeczy. Natomiast dużo radosnych było chwil, dużo gdzie kłopotliwe nieraz były pogody niesprzyjające do lądowania. Udało się wylądować bez przeszkód. To było to, co najbardziej piloci kołowali na stojankę, technicy podchodzili, całowali mnie się, oni całowali samolot, dziękowali. Widać było, jak dbali o sprzęt, jak ludzie cieszyli, kiedy wszystko spowodowało. To już mówiłem, to grupa technicy, cała obsługa, bo i radiolokacja, i wszyscy, którzy związani byli z 28 pułku, tworzyliśmy jedną nienaruszalną grupę. Spotykaliśmy się i często było właśnie różne ciekawe rzeczy humorystyczne i te nieprzyjemne
omawialiśmy między sobą. Bywało, że to przy kieliszku, ale też po zakończeniu lotu. Tu jeszcze dopowiem, nie wiem, czy pan Zgodek ominął to. Na MiG-u 19 mieliśmy nad morzem ćwiczenie, którym było numerowane ćwiczenie przekraczanie prędkości dźwięku. I takie wykonywaliśmy na wysokości 9000, z tym, że to na zniżaniu. To się tylko odczuwało, że wahania były przyrządów, ale takie ćwiczenie było. Czy któryś z panów pamięta pana generała Mirosława Hermaszewskiego z czasów służby? Był dowódcą eskadry w waszym pułku. Czy coś szczególnego zapadło w pamięć? Oprócz tego, co już pan Ryszard powiedział, że miał wielki sentyment. Ja też czytałem te wspomnienia. Miał chyba 87 sekund nad Polską, także bardzo szybko trzeba było ten Słupsk namierzać, bo no rzeczywiście trudno w tak krótkim czasie rozpoznać małe z kosmosu miasto. Czy coś szczególnego w związku z panem generałem Hermaszewskim? No właśnie, ja wtedy, jak pan major wówczas Hermaszewski przybył do jednostki, byliśmy razem. On był później dowódcą eskadry. On nas poszedł właściwie na te przygotowania tam kosmiczne. No i byliśmy praktycznie kolegami. To był bardzo dobry kolega, fajny pilot. Zresztą przechodził bardzo szereg, dość szybko karierę tą wojskową. No i został wytypowany właśnie na do lotu w kosmos. Nie tylko on, bo jeszcze był taki kolega Dorożyński, też z naszego pułku. Był u nas dowódcą pułku, też był kandydował na kosmonautę. Oczywiście mógł być tylko jeden kosmonauta i właśnie tym był pan Mirosław Hermaszewski, generał niestety już nie żyjący. Oczywiście pan Mirosław odwiedzał naszą jednostkę, nawet odwiedzał kolegów już po tym, jak jednostka została rozwiązana. Przybywał do nas, spotykaliśmy się, odwiedzał również te nasze samoloty, co tam są w naszej ekspozycji. Utrzymywaliśmy dobre warunki. Nawet jeszcze krótko przed jego śmiercią obiecywał, że nas odwiedzi. Niestety się nie udało. Niestety. I bardzo żałujemy. Mam nawet jego zdjęcie, bo już jak byłem, latałem w locie, miałem taką okazję, bo on tutaj przylatywał właśnie między innymi do pana Dorożyńskiego w odwiedziny i miałem zaszczyt go wieźć swoim samolotem ze Słupska do Warszawy. Jeśli, jak pani stewardesa powiedziała mi, że na pokładzie jest kosmonauta generał Hermaszewski, oczywiście był wtedy po cywilnemu, ale go poznała. Więc poleciłem, żeby poprosiła do kabiny. Oczywiście był zaskoczony tą kabiną na tym samolocie, bo to było dość skromne wyposażenie tego samolotu AN-24. No ale w każdym razie się bardzo ucieszył. Posadziłem go na stanowisku drugiego pilota w czasie lotu. No i miał okazję spróbować lotnictwa prawdziwego, bo tam to był kosmos, a tutaj było prawdziwe lotnisko. Prawdziwe loty na prawdziwym samolocie. Zostawił mi zdjęcie, mam nawet dedykację od niego. Nawet tam pan prezes był u mnie nieraz, to jest na chorobowym miejscu, także zawsze się go przypomina. Ale wrócę jeszcze na moment do tych MiG-ów 19, jeżeli państwo pozwolicie, ponieważ widzę, że tu jest trochę młodzieży, prawdopodobnie są również tacy, co zechcą być pilotami.
Znaczy prawdopodobnie niektórzy mogą się starać o przyjęcie do szkoły lotniczej. Bardzo zachęcam. Są możliwości. Jest to bardzo ciekawy zawód. I na pewno, jeżeli ktoś się zdecyduje, to będzie bardzo z tego zadowolony. Tylko jeden warunek, który jest w lotnictwie bardzo wymagany. Trzeba mieć dobre zdrowie. Pozbyć się wszelkich takich używek niepotrzebnych, zachować zdrowie i wtedy można się starać. Wszystko jest ważne. Ważne są umiejętności, tam matematyka, język polski, ale najważniejsze jest zdrowie i sprawność fizyczna. Dlatego zachęcam do uprawiania sportu, no i dbania o swoje zdrowie. A jeszcze, jeżeli byście chcieli się zapoznać bliżej z samolotem MiG-19, chociaż będzie jego sylwetką, obejrzeć go, to zapraszam do naszego Muzeum do Słupska. Albo jeżeli ktoś będzie miał okazję być w Krakowie, to tam w Muzeum Lotnictwa Polskiego jest eksponowany MiG-19 o numerze bocznym 905, którego miałem przyjemność razem z panem prezesem przekazywać po remoncie w tym. Nawet jeżeli by ktoś się bardzo dobrze przyjrzał, to na lewej burcie zauważy mój podpis na kadłubie z datą oczywiście. Chętnie zapraszam wszystkich, żebyście to obejrzeli. Ciekawe w ogóle, jeśli chodzi o lotnictwo w okresie właśnie szczególnie po II wojnie światowej, jak się zakończyła, był bardzo bujny rozwój i bardzo szybko przybywało nam samolotów i oczywiście pilotów. Także to był taki największy, najszybszy rozwój lotnictwa polskiego, oczywiście już tego bardziej nowoczesnego, odrzutowego i nadźwiękowego. Oczywiście było to związane prawdopodobnie z tym, że mimo że się zakończyła wojna, ale zawsze jak się zakończy jedna, trzeba się przygotowywać do drugiej wojny. I dlatego tak też było, taki był dość duży rozwój lotnictwa. Samoloty mieliśmy takie, jakieśmy mieli, bo oczywiście zaopatrzenie pochodziło tylko z uprzednio Związku Radzieckiego. No ale ja jestem najlepszym świadkiem, że też można na tym samolocie latać i wyjść z tego wszystkiego cało, jak tutaj widać na załączonym obrazku. Dziękujemy za po pierwsze pedagogiczne podejście. Nasza instytucja jest prowadzona przez Muzeum, przez Ministerstwo Obrony Narodowej i rzeczywiście zdrowie jest ważne i wstępowanie do sił zbrojnych też jest ważne. Dziękujemy też za reklamę naszego zaprzyjaźnionego Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, ale my przede wszystkim zapraszamy do nas do Dęblina. Pan Ryszard Kuras oraz oczywiście do Koszalina, ale tutaj już Państwo są, także nie trzeba zapraszać. Pan Ryszard Kuras, jeszcze o generale Hermaszewskim, a później troszeczkę młodsze czasy i MiG-23, dla których też duża część z Państwa tutaj na pewno jest. No jak Pan tutaj, Pan Jakub, powiedział parę słów o generale Hermaszewskim, i kolega Alojzes Gądek powiedział, takie po prostu w formie ciekawostek. Nie widzieliśmy się z panem generałem sporo lat. Przylatywał do mnie, a że przylatywał się do mnie, do naszego pułku. I oczywiście już po przylocie w kosmos, z kosmosu nie latał sam na samolotach, tylko latał z kimś, który go woził ze względu na to, że kosmonauta sam już nie latał. Przylatywał na samolocie T-17 Iskra i więc ja jako ten, który dowodził w kluczu, który obsługiwał i miał Iskry, więc za każdym razem byłem jako przełożony z mechanikiem, z obsługą, więc zawsze żeśmy rozmawiali z panem generałem, zresztą wcześniej mieliśmy przyjemność dzięki generałowi Walentynowiczowi, który był moim kiedyś dowódcą eskadry, mówi, chodź Ryszard, my zrobimy sobie z kosmonautą zdjęcie na dolu, będziesz miał pamiątkę. Tak było. W każdym bądź razie sporo lat nie przylatywał. Zaprosiliśmy naszego honorowego członka Stowarzyszenia Przyjaciół do nas na spotkanie. Przyleciał pan generał. Spotkaliśmy się w szkole podstawowej imienia 28. Słupskiego Pułku Lotnictwa Myśliwskiego. I wyobraźcie sobie, nie to, że
powiedział coś miłego, że jest, bo przywitanie nasze polegało na ten sposób, że witam serdecznie pana generała, a on mówi tak, witam pana Ryszarda, wcale się pan nic nie zmienił. Nie chodziło o to, że się nie zmieniłem, ale słuchajcie, po tylu latach pamiętam moje imię. Dla mnie to było zaskoczenie. Druga taka anegdotka. Musieliśmy ze względu na zwiększoną ilość młodzieży, która przyszła do naszej szkoły, zmienić miejsce Izby Pamięci. Pani dyrektor nas poprosiła, więc że jesteśmy na łasce szkoły, gdzie możemy mieć swoją Izbę Pamięci pułku. Coś takiego uczyniliśmy, natomiast trzeba było włożyć bardzo dużo pieniędzy, przygotowanie, remont sali pod nową Izbę Pamięci. Ówczesny były dowódca pułku, a prezes przede mną, prezes pan pułkownik pilot Franciszek Klimczuk, do którego przyjeżdżał pan Hermaszewski na polowania, u niego mieszkał. Mówił, Ryszard, poczekaj, pani wójt się zaprzyjaźniła z panem generałem w związku z otwarciem lądowiska kultury u nas w Rędzikowie miejscu, gdzie był klub garnizonowy. Mówi, poczekaj, ja zadzwonię do pani wójt, powiem, że pan generał przyjeżdża, chciałby się spotkać na kawę. Odwrotnie, vice versa. Pani generale, pani wójt się dowiedziała, że pan przyjeżdża, zaprasza na kawę. Pojechaliśmy w pięciu. Oczywiście pan generał wymienił swoje zdania z panią wójt, porozmawiali, popowiadali. Jak się skończyło, więc poprosiłem panią wójt, czy mogłaby jakąś firmę wprowadzić do naszej Izby Pamięci przyszłej, żeby wyremontowali. No więc pani wójt już nie miała możliwości odmowy. Tak jest, panie Ryszardzie, załatwię, możecie być spokojni. Koszt remontu wyniósł 23 tysiące złotych. Dzięki pani wójt, a przede wszystkim panu generałowi Hermaszewskiemu, mieliśmy tą możliwość porozmawiać i załatwić z panią wójt to, że w tej chwili mamy Izbę Pamięci w tym miejscu, gdzie jest. Miał przyjemność pan Ryszard Szmania być na otwarciu nowej Izby Pamięci, którą pan Alojzys Gądek otwierał jako najstarszy lotnik, najstarszy pilot z naszego pułku. Także to jest z takich ciekawostek, jeżeli ktoś by chciał jeszcze z państwa zapytać coś, nie ma problemu. Pan generał, jak wspomniał pan Alojzys Gądek, jeżeli przyjeżdżał do nas na spotkania, przyjeżdżał dosyć często do Słupska, nie zapominał nigdy o kolegach, z którymi latał i zawsze odwiedzał w naszym towarzystwie oczywiście ekspozycję samolotu, gdzie pod obeliskiem 22 tragicznie zmarłych pilotów, kolegów, większości jego kolegów składał znicz, oddawał im w ten sposób cześć za służbę kolegom, podziękowanie za to, że razem wspólnie mogli latać w tym wspaniałym pułku, o którym, jak wspomniałem, napisał we wspomnieniach po swoim locie w kosmos. Proszę bardzo, zapraszamy do pytania. Tu pytanie widzę, zapraszamy. Pan major Andrzej Liberek, którego przywitał pod nieobecność pana majora dyrektor muzeum. To jest pan kierownik, ostatni kierownik garnizonowego klubu oficerskiego w Rędzikowie. Zapraszamy, Andrzejku. Ja pan zapytam, Ryszard. Dobrze, dobrze, dobrze. Bo tutaj dużo było rzeczy, ale chciałem powiedzieć, że pułk też wszedł w nowe systemy. Wizyta Amerykanów, wizyta w Karu. Proszę, żebyś też kilka słów na to odpowiedzieli, bo tak, to jest ważne pytanie. Rzeczywiście będą pytania. Corporation Jaguar, 94 rok, wizyta Amerykanów na F-15, oczywiście Ordish Pond, za chwilkę będziemy o to pytali. Natomiast są jeszcze bardzo interesujące historie, chociażby z początków istnienia pułku i była jedna historia w historii waszej jednostki, ucieczki na Bornholm. To porucznik Jarecki, MiG-15, 1953 rok. No, to też jest niesamowita historia, o której też jakby często się mówiło. Natomiast czy w waszej jednostce, wśród kolegów ta historia jakkolwiek się przewijała? Proszę bardzo. No właśnie, panowie, ucieczka porucznika Jareckiego na Bornholm. Czy
Jakoś ta historia była obecna wśród was, czy no właśnie, znaczy, to właściwie dwa pytania w jednym. Mówiliśmy też o tym, że no, taka jest historia. Byliśmy w Układzie Warszawskim, na początku Sowieci bardzo mocno dominowali, ale jak to wyglądało na co dzień, jeżeli chodzi o waszą współpracę, a dwa właśnie ta historia Jareckiego, czy jakoś była obecna wśród was? Jak Jarecki zdezerterował z Polski na samolocie Lim 2, mnie jeszcze nie było w pułku, bo to był rok, jeśli się nie mylę, 1954, prawda? Albo trzeci, tak jak mi kolega podpowiada. No ale reperkusje tego wypadku to jeszcze były długo, bo wiadomo, jaka była sytuacja wtedy. Byliśmy bardzo obserwowani, wręcz inwigilowani, czy czasem nie mamy jakichś zamiarów pójść w jego ślady, bo przecież wiadomo, że to nie jedynie Jarecki, bo jeszcze Kożuchowski z Łasku uciekł i inni, no ale nie będę już o wszystkich mówił, bo nawet nie pamiętam. No ale była taka sytuacja, że bardzo zwracano na to uwagę oficerowie, którzy zajmowali się tak zwani gomowe ucha, to bardzo interesowali się, co porabiamy, jak się szykujemy, co robimy, jak się przygotowujemy, czy mamy jakieś podejrzenia, żebyśmy poszli w ich ślad. No akurat tak się złożyło dobrze, że nikt więcej tego nie zrobił. To był jedyny zdrajca z naszym pułku. Bardzośmy to potępili, bo przecież w Polsce też można było żyć, bo myśmy żyli, wszystko było tego, a to znalazł się jeden taki parszywa owca i nam narobił wszystkim wielkiego kłopotu. Nie tylko nam osobiście, kolegom, ale w ogóle Polsce. Wstyd i tak dalej, i tak dalej. No, chociaż przyznam, że jak już latałem w locie, to też były porwania. Na tym samolocie, co ja latałem, mnie akurat na szczęście to nie spotkało, ale też mieliśmy takie przypadki, że zdradzili i uciekli na samolocie, łącznie z pasażerami. Oczywiście później samolot i pasażerowie wrócili, ale takie były. A jeśli chodzi o sytuacje nasze w relacjach z wizyt, to przylatywali, jak również my lataliśmy do nich. Na przykład byliśmy, ja osobiście nie tylko, bo prawdopodobnie już pan pułkownik też był, ze Słupska polecieliśmy do Pineminde, tam było lotnisko nerdowskie, tam żeśmy lądowali. Prawdopodobnie część, a zwłaszcza starszego państwa pamiętają, co tam było. No, tam była baza między innymi tych typowych niemieckich zabaw, pocisków tak zwanych rakietowych, które latały nad lądem i tam bombardowały. Tak, ale ogólnie muszę przyznać, że wśród pilotów byliśmy do siebie zawsze ustosunkowani bardzo pozytywnie. Czy to byli na przykład Bułgarzy, bo mieliśmy z nimi do czynienia, czy Niemcy, czy Rosjanie. Także wśród braci lotniczej, konkretnie mówię o lotnikach, bo więcej tam pozostałych służb to nie bardzo znam, ale jeśli chodzi wśród pilotów, było bardzo takie współpraca i zrozumienie. Oczywiście wtedy przy takich wszelkiego rodzaju ćwiczeniach językiem obowiązkowym to był język rosyjski. Różnie to z tym wychodziło, z tym językiem, ale w zakresie tych komend wojskowych, lotniczych, to mieliśmy opanowane, a poza tym mieliśmy również zajęcia w tym zakresie teoretycznym na ziemi, żeby nas przygotować do lepszej znajomości języka rosyjskiego. No teraz jest odbicie w drugą stronę, teraz jest bardzo mile widziany język angielski i tak dalej. I tak to mniej więcej wyglądało. Jeszcze pan Kiesiński. Taką ciekawą rzecz chciałem
powiedzieć odnośnie ucieczek z lotniska, znaczy to nie było z lotniska, to AN spod Darłowa, stan wojenny, gotowość była utrzymywana prawie że ciągle. Ja akurat wtedy z kolegą byliśmy dyżur bojowy, gdzie dostajemy informację 5 rano, zająć gotowość. Tak było numerowane, że zająć gotowość, kołować i start do razu w jednej komendzie, czyli coś bardzo ważnego. Ponieważ był tam 23 Iskra, dostaliśmy to na Iskierce na Dwusterze, kierunek nad morze, czyli północny kierunek i informacja przygotować działko do użycia jego, czyli do strzelania. Dreszcz po człowieku przeszedł. Ja co prawda z drugiej kabiny, starszy mój kolega świętej pamięci z pierwszej kabiny. I rozkaz jest rozkazem. Nie widzieliśmy co, czy to balon, czy coś. Coś wolno poruszającego się i w razie spotkania strzelać do tego. Ciarki przechodziły. Wykonywaliśmy lot na małej wysokości przy swojej widoczności w kierunku Szwecji. Nie spotkaliśmy nic, kazali się rozglądać i tak dalej, może gdzieś coś i bezapelacyjnie, jeżeli coś zobaczymy, do tego strzelać. Okazało się, że pod Darłowa przygotowali sobie na Enie ucieczkę cała rodzina. Pilot, żona, tam dwójka dzieci, jeszcze ktoś załadowany tam do fur. I oni, busola im coś szwankowała, zła widzialność, zamiast do Szwecji wylądowali na Bornholmie. Także nie mieliśmy prawa ich zobaczyć, ale teraz tak. Proszę sobie wyobrazić Państwo, jak spotkaliby najpierw ze szczęścia. Dzieci, no ciarki przechodziły, dzieci, rodzina, no wszystko poszło do morza. Odetchnęliśmy, bo nie widzieliśmy, że to... Nie widzieliśmy, że to samolot. Że tam ludzie są dopiero po wylądowaniu. Zeszła nam kamizelka z bazy. Jeszcze tu jedną rzecz chciałem powiedzieć do młodzieży, że jeżeli będziecie kiedyś w przyszłości kończyli szkołę lotniczą, będziecie latali, pamiętajcie o tym, co będą nakazywali. A tu właśnie chcę powiedzieć o tym zdroju wysokościowym, gdzie piloci często piloci starsi lekceważyli sobie to. A ja tam młodzi ubierają. Przykładem tego jestem ja, gdzie mam pokrzywione kręgosłup, nogi nie bolą, no nie mówiąc już o tej mojej duszy, ale mam zwichrowany cały kręgosłup, bo mi się nie chciało tego ubierać. Przeciążenia, które na samolotach były, to 4 do 8G. Więc no, można sobie takie przemnożyć przez wagę, tyle w tym momencie ważył człowiek. I skutki tego właśnie takie. Poza tym ja miałem uprawnienia do oblotu po remontach samolotu i 21 i Iskrę i 23, gdzie trzeba było też obowiązkowo ubierać. No, one nie specjalnie tam uciążliwe, ale przestrzegane to było też, co człowiek lekceważy. I jeszcze jedno, jeżeli można, sytuacja tu jest
pan Krzemiński w Astrachaniu, byliśmy na ćwiczeniach takich i strzelaliśmy do bezzałogowych samolotów. Wystartowaliśmy w parze. Krzemiński, słyszy? O tobie mówię. Tylko prawda. Wystartowaliśmy do celu. Pierwszy leciał pan Kamiński, a ja, jeżeli by nie zestrzelił, leciałem na dobicie tego bezzałogowego celu. Oczywiście pan Krzemiński bez problemu zestrzelił ten samolot, czyli ja już miałem kłopot z głowy, ale nagle coś zasłoniło mi kabinę, coś przeleciało nad mną. Okazało się, że to część tego samolotu bezpilotowego. Zderzenie z nim, no, byłoby koniec, tu bym nie siedział. Dosłownie widziałem ten świst taki, no to już tam wyobraził ten świst, ale cień nade mną. Tylko od nawigatorów uważaj, bo coś nad tobą przeleciało, żeby było po herbacie. Także. No teraz gdzie kąsek. Cieszymy się, że jednak nad. Pan Ryszard, pan Jan. Ja tylko wracając do tego, co pan dyrektor mówił o wspomnieniach o Jareckim, taką ciekawostkę, bo nie wiem, czy ktoś z państwa oglądał film. Telewizja TVN nagrała film o ucieczce porusznika Jareckiego. I ciekawostka, wtedy leciał porusznik Jarecki z porusznikiem, chyba bodajże wtedy już poruszył, Caputa, późniejszy dowódca pułku. Wyobraźcie sobie, 2007 rok, lotnisko jest zamknięte w Rędzikowie. TVN nagrywa film. Jest pan Jarecki, słuchajcie, po 54 latach na wieży w Rędzikowie na lotnisko. Idzie z reporterem, oczywiście kamera pokazuje pana, który stoi pod oknem. I pan redaktor pyta, czy pan poznaje tego pana? Pyta się oczywiście pana Jareckiego, nie? Nie poznaje. A czy pan poznaje, kto to jest? Nie poznaje. To ja was panów przedstawię. To jest pan Jarecki, a to jest pan Caputa. I czekał ten redaktor na reakcję obydwóch. Spokojnie przywitali się, oczywiście bez jakichś tam uścisków serdecznych, ale przywitali się, zaczęli rozmawiać o tych sprawach całkiem spokojnie, no to już było po tylu, zobaczcie, latach. I jeszcze jedna sprawa, króciutko, jak pułkownik Zgądek mówił i zapraszał do Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Wyobraźcie sobie, ja byłem zaproszony jako prezes, ten, który może reprezentować były 28 Słupski Pułk. Poprosiłem, czy mogę przyjechać z pułkownikiem Zgądkiem, który na tym samolocie latał. Jak najbardziej. Przyjechaliśmy, ja się bardzo cieszyłem, bo gwiazdą Muzeum Lotnictwa Polskiego został pułkownik Zgądek. Ja mogłem sobie spokojnie poglądać na wszelkie uroczystości. Ale do czego zmierzam? Że pan pułkownik Zgądek po 49 latach zasiadł ponownie na sterami MiG-a 19. Przeżycie bardzo duże. Widziałem łzy wokół pana pułkownika, jak przeżywał ten moment. Poproszono go o złożenie autografu, oczywiście złożył. Cieszę się z tego, że ten samolot nie będzie stał na powietrzu, tak jak był do tej pory, tylko po remoncie będzie stał i stoi, będzie stał w hangarze, gdzie tam się zachowa ten remont, który bardzo dużą pracę włożyli panowie z Nowego Sącza z mechanikami z Czech i że ten podpis pana pułkownika Zgądka po 49 latach złożony na tym samolocie pozostanie dla potomnych i tam nie zginie, jeżeli będzie zanikał, to być może, że odnowią, ale z tego, co obiecali, ten podpis mieli pokryć lakierem, żeby ten podpis pana pułkownika Zgądka nie zginął. Jeżeli chodzi o samoloty z waszego pułku, to oczywiście w naszym muzeum także mamy MiG-a 23 z numerem bocznym 140. Oczywiście jest też drugi MiG z belką do
przenoszenia bomby jądrowej, tak jest. Mamy także iskrę w malowaniu waszego pułku, na którym w zeszłym roku podarowaliście nam wspaniałą naklejkę, także dziękujemy za to wszystko. Iskra jest faktycznie w namiocie, walczymy o hangary, żeby te inne samoloty, także statki powietrzne, mogły w godny sposób być magazynowane i prezentowane publiczności. Pan dyrektor Szkoły Imienia Lotników Polskich, raz jeszcze, słuchamy. Ja przepraszam, nie chcę zagłoszczać tutaj z moimi pytaniami, to jest drugie, ale ostatnie pytanie. Najpierw tytułem pewnego komentarza anegdotycznego do słów pana pułkownika odnośnie wycieczki Jareckiego. To może jednak do mikrofonu zaprosimy, naprawdę, bo jeżeli ma być chwila anegdoty, to prosimy bardzo, żebym ja już tego nie powtarzał. Zapraszamy. W materiałach źródłowych spotkałem się z taką oto informacją, bo też myślę, że nasza młodzież chyba o tym nie wie jednak, że ucieczka Franciszka Jareckiego miała miejsce w dniu śmierci towarzysza Stalina, 5 marca 1953 roku. Jarecki w swoich wspomnieniach pisze, że namawiali go do przerwania tej ucieczki między innymi oficerowie radzieccy, piloci samolotów radzieckich, tam przynajmniej para poszła, żeby gonić za Jareckim. Na to Jarecki w języku rosyjskim ponoć odpowiedział, że leci po lekarstwa dla towarzysza Stalina. Taką informację znalazłem. Oczywiście ona jest może być nawet nie anegdotyczna, a nie prawdziwa, ale ja bym chciał panów oficerów, panów pilotów zapytać, a właściwie skierować pytanie, którego odpowiedź będzie skierowana do naszej młodzieży. Rozmawiamy często z naszymi uczniami, którzy o lotnictwie, o fachu lotniczym, o tym rzemiośle, o tej wspaniałej pasji. Uczniowie nie są sobie w stanie wyobrazić, jeżdżąc z rodzicami samochodem, na czym polega specyfika pilotowania samolotu bez widoczności. To znaczy w nocnych zwykłych warunkach atmosferycznych, czy tym bardziej w nocnych trudnych warunkach atmosferycznych. Chciałbym prosić panów pilotów, panów oficerów o to, żeby młodzieży wyjaśnić w sposób obrazowy, jak wygląda ta specyfika właśnie lotów bez widoczności. Proszę bardzo. Dziękuję panie dyrektorze. Te pytania wypadły za chwilkę, ale prosimy bardzo. Jak już zawsze nam powtarzano, czym się różni lot w dzień, a w nocy? Niczym. Po prostu w nocy jest ciemno. I tutaj projekt na slajdach, które przygotowałem wcześniej, jeszcze pokazana kabina samolotu MiG-23, oświetlona, no i tam wszystko widać, a na zewnątrz nie. Trudnością lotu w nocy, szczególnie tak jak w Słupsku lataliśmy, było to, jak się leciało piękną pogodę w nocy. Lataliśmy na Bałtyk, klauzura, cisza, sztyl, jak to woli określić, gładkie powierzchnie morza. U góry gwiazdy, patrzymy jak na dole gwiazdy. Jeżeli ktoś nie nauczył się latać według przyrządów, czyli tak zwanej zasłoniętej kabinie, bo zasłoniętą kabinę to u nas się tego nie robiło, robiło się na samolocie TS-11 Istra na Limie. Wtedy osoba szkolona wsiadała do drugiej kabiny, firaneczki zasłaniała z boku, z przodu. Instruktor z przodu patrzył, kazał odchylić czasami, a on lusterko. A widzisz? Musieliśmy być zasłonięci, no i cały lot był wykonywany według przyrządu. W miesiącu takie loty się odbywały, jeżeli wykonywaliśmy jakiś lot i było wirażują, zakręcają, jak ktoś rosyjski zna, to oczywiście nie zrozumie. I na przykład, jeżeli po systemie się szło i trzeba było skręcić, no to w Rymie nie mówiło się, że w Rymie, czyli czas wyszedł, tylko czasy uszli, ale wszyscy w powietrzu wiedzieli, kto leci, co wykonuje. Tak naprawdę, bo czasami się zdarzało, ale wszyscy wiedzieliśmy, każde ćwiczenia w języku rosyjskim się odbywało. Potem język angielski, rosyjski, wyszliśmy do NATO. To prawda, wstąpiliśmy w 99, ale w 97 koledzy część poleciała do Danii. I tam te loty się odbywały, jedna ekipa tam, druga tutaj. Potem takie potężne ćwiczenie Orly Szpon w 97 roku, tak zwana Norlandia, Pyrlandia, bo wtedy niepolitycznie było walczyć wschód-zachód. No to Norlandia, czyli północ, Pyrlandia, bo akurat nieduże siły były w Poznaniu, czyli południe. No i były walki między różnymi jednostkami.
Oczywiście to już w 94 nasz kryzys naszedł, jeżeli chodzi o 20 Słupski pułk, no bo przylecieli Amerykanie. Niestety Amerykanie przylecieli do nas, tutaj akurat nie lot jest Ryszka Gruziczaka z dowódcą ichniejszego skrzydła. Przylecieli na F-15. Tak mi się spodobało, że niestety w tej chwili Radzikowo jest w rękach amerykańskich, jest tarcze, nie samoloty, chociaż ciekawostek jeszcze w latach 90. był plan taki, że miejsce naszego lotniska, a w sumie wiadomo, jak Polacy z ziemią ciężko się rozstają, był plan stworzenia bazy podobnej jak w Ramstein, czyli potężnej kompleksu lotniczego, ale nie wiedzieli, czy temu rolnikowi zabrać się nie, SPR, PGR tak, ale więcej potrzebowali, a nasze lotnisko miało służyć tylko do przyjęcia sprzętu. Odpadło, ale niestety, jeżeli ktoś zobaczy mapę naszego lotniska, to postawi cyrkiel, kreskę zrobi, to okaże się, że z naszego lotniska zabezpieczamy działania całej marynarki i całego Morza Bałtyckiego. Przez pewien czas, przez tam 3 lata byłem w takim specjalnym kluczu rozpoznawczym, lataliśmy na potrzeby. Mówili, że marynarki, ale drugiego wydziału marynarki. Na loty rozpoznawcze, jak pan był jakiś szef zachodni, czy duński, niemiecki, szwedzki, w tamten rejon za Borką, bo możliwości naszego samolotu były spore, jeżeli na ekonomicznym osiągu, czyli maksymalne podwieszenie, to mogliśmy 4 godziny 20 minut wisieć. Oczywiście, a jak się chciało walki powietrzne, na przykład z Andrzejkiem, jak walczyliśmy kiedyś, oczywiście wygrał. No bo był bardziej doświadczony, na pewnym dopalaniu zakręty robił jeszcze na minimalny, to można było w pół godziny te 5 ton paliwa spalić. A ze zbiornikami to maksymalnie ten samolot zabierał 7200 litrów. Dokładne przeliczenie to wszystko też musiałem znać, bo przez swój okres pewny byłem nawigatorem eskadry, zatem byłem nawigatora pułku. Wszystkie obliczenia, przeliczenia dla kolegów na trasy, na inne, do systemu RSBN też wprowadzałem. Czyli w tej dziedzinie też musiałem być zorientowany. No i dlatego jest to fajny samolot. A jeżeli chodzi tutaj o namawianie do Dęblina, to jestem też za. Akurat z moimi uczniami, bo prowadzę zajęcia specjalizacyjne z lotnictwa w Zespole Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku. Mam klasę od 1-5 i chętnych mam na zajęciach, którzy chcą z lotnictwem mieć jakieś do czynienia. Oczywiście akurat ja teraz dzisiaj zajęcie miałem, żeby nie pędzić z powrotem na zajęcia, zabrałem klasę drugą część i część z nich już na przykład w okresie wakacji w aeroklubie naszym słupskim loty wykonywali. Klasa piąta, w których w piątek będę miał zajęcia, niektórzy już w Ulcu zdali licencję na samolot, latali, na dwóch się wybiera właśnie do Dęblina. A jeden z kolegów, który już w Dęblinie chciał na odrzutowe, trafił na transportowe, przyjedzie Krystian i będzie namawiał do zajęć, tam żeby się to odbyło. Powoli będziemy niestety kończyć, ale chciałbym jeszcze, żeby pan, panie Januszu, no jako łączący lata 80., 90. właściwie wprowadzał pan też pułk do NATO, tak można to ująć. I zamknął pan też drzwi w 2000 roku, a właściwie jeszcze troszkę później też pan służył. Natomiast jeszcze dwa pytania, bardzo ważne. Po pierwsze, jeżeli chodzi o samolot MiG-23, jego charakterystykę i no, te słynne skośne i o zmiennej geometrii skrzydła. Jakie były według pana te odczucia z lotów, czy to z największym kątem natarcia, czy to z mniejszym i kątem odchyłu właśnie, jeżeli chodzi o te trzy pozycje. Ale druga sprawa to właśnie na przykład pierwsze ćwiczenia z państwami NATO, czyli zdaje się 94 Cooperative Jaguar. To jakie były też te pana pierwsze odczucia po kilkunastu latach służby jeszcze w ramach Układu Warszawskiego w porównaniu z państwami NATO? No wiadomo, tamte samoloty troszeczkę były lepsze, jeżeli chodzi o wykorzystanie elektroniki, awiacji. Mechanicznie, na przykład tej po rosyjsku gniotca nie łomiotca jest na tyle wytrzymały, że jak teraz byliśmy w Poznaniu, ogląda się F-16, jeszcze jak Włodek był dowódcą Usarek, pan generał obecny,
to schrony czyściutko, betonik, dmuchawy, że nie było. A u nas mogły lądować na trawie, tylko ewentualnie kołty bardzone, hangarze, które były, nic się nie działo, bardziej wytrzymały i odporne samoloty. Jeżeli chodzi o walkę i inne elementy, to też kwestia taktyki podejścia, bo na przykład na F-16 i innych samolotach, którzy wtedy byli w Irlandii, bo ja byłem w Norlandii, stąd też startowałem, też przegrali tam i walkę. Także polecieliśmy sobie w 3 samoloty, w sumie w 4. One im mówią, o 23 to im damy, a my wzięliśmy 2 samoloty 23 i 2 samoloty 29. Tam mój kolega z pomocy Krzysiek Kobiałko i jeszcze jeden poleciał. No i jak zobaczyli, też było za późno, przegrali walkę. Dlatego tutaj jest czasami nie kto, jaki samolot, a kto siedzi za sterami, jak myśli, jak to realizuje. Jeżeli mówimy o samolocie, który właśnie jest temat przed chwilą był tego samolotu, to jedyna dziwna konstrukcja, nawet Amerykanie potem przyjeżdżali, fotografowali, bo zaczęło się od tego, że jeden pan przyjechał na lotnisko właśnie z tamtymi na F-15, robił zdjęcia i potem rozmawiałem z kolegą, który u nas był, mówił, a co tak, a ma pozwolenie. CIA już wtedy zdjęcia robiła, przygotowywało się do ewentualnego przyjęcia, bo już wcześniej ćwiczenia, które się odbywały, bo poligon blisko wcześniej był u nas, nasza armia cała wysłali do Gdyni, do Ksywia, tu bardziej na zachód, żeby tam lądować. I już latając o niej patrzą, dlaczego on nas to wysyłacie, jak to macie takie wspaniałe lotnisko. Nie chcieli oddać. No i widać perswazję, przekonanie, nie wiem czy finansowe, czy jakieś, Polska oddała Redzikowo wynajem Amerykanom, mamy tarczę. Tutaj dlaczego tarcze i nie będziemy wnikać co będzie, bo jest nagrywane, że nie wszystko jeszcze można mówić za świeże, bo na przykład, że samolot 141 trafił do Dęblina i ma belkę do podwieszenia bomby atomowej, a jak słyszymy w wywiadach bomb takich w Polsce nie było. No były i co jest ciekawe, bardzo, bardzo blisko tego miasta, czyli w pobliżu Koszalina. Ja w prelekcji miałem taką w ubiegłym roku, 4 marca w Muzeum Pomorza w Słupsku na temat tradycji i historii 28 pułku. Ja mówię, że właśnie też taka bomba była, ale nie mogę powiedzieć, bo że z sali, ale to było w Borsku tutaj koło Koszalina. No jak się wszyscy wiedzą, no to nie ma co tajemnicy robić, gdzie było. Czyli taką 360 bombę nasz samolot mógł podwiesić i tak jak niektórzy nawet się zapytywali, czy mieliśmy próby takie do rzucenia takich bomb. Taki manewr się robiło, nadejście i sobie pionowego, żeby takim lobem było, ale potem w 87 towarzysze ze wschodu przyjeżdżali, urządzenia zdemontowali, a na 141 dlatego nie zdemontowali, bo on wcześniej został uszkodzony, trafił do Leśnicy, potem do Radomia, potem trafił do Dęblina, no i tam jako jedyny egzemplarz z takim urządzeniem się zapomniał. To jeszcze wróćmy do ostatniego, już wydaje mi się niestety ostatniego pytania. Jak się latało na 23? Jakie wrażenia właśnie z tej zmiennej geometrii przede wszystkim? Przede wszystkim dzięki kolegom, Andrzejowi, no bo zaledwie mnie latałem, tam czasami na wieży 30 spotykaliśmy z Marianem, oni nas uczyli. Na początek według instrukcji wszystko. Podstawowe 3 położenia skrzydła 16, 45, 75, 72, czyli to było tak jakbyśmy latali na iskrze, latali na limie i latali na 21. Czyli te 3 samoloty, wszystkie kąty zachowane i można było to zrobić. Oczywiście, jeżeli umiejętności, doświadczenie rosło z czasem, potem i stanowisko jako dowódca eskadry, umiejętności jak oblatywać i inne, można było testować na inne, na 30, 60, wszystko. I próbowałem też w porozumieniu z naszymi nawigatorami specjalne manewry wykonywać do przechwytywania z przewrotu, z Immelmana i innych też z kolegą ćwiczyliśmy, bo do ćwiczenia by nam się to przydało. Dopiero ten samolot miał duże możliwości. Przede wszystkim to jak rzadko i na to rozmawialiśmy z oblatywaczami rosyjskimi, którzy to robili, czy wtedy radzieckimi, jak ktoś woli, było, że
i co zrobić, jak samolot wpada w korkociąg. Wiecie, że samoloty, gdzie na pewno w szkole ćwiczyliśmy na Iskrze, wprowadzenie w korkociąg, wyprowadzenie. A jak się spytam, dlaczego na 23 nie ćwiczymy wyprowadzenia z korkociągu? No nie ma możliwości wyprowadzenia z korkociągu. Dlaczego? No bo ten samolot nie wpada w korkociąg. A jeżeli wprowadzi, to nie ma żadnej zasady, tak jak w tradycyjnym samolocie, co czynności zrobić, żeby wyprowadzić. On nie powinien wpaść w korkociąg i na tym się skończyło. No dlatego bardzo dobry, wytrzymały, no i dla nas latających powiemy najlepszy samolot. Możliwości, które miał, mógł wszystko zrobić, a jeżeli ten za sterami jeszcze mógł i tam za coś ich nie karali, bo niektórzy chcieli zobaczyć, jak to ładnie wygląda. Dymnicy kaszubskie, jeden, drugi, nazwiskiem będzie wymawiać, ale wszyscy ci jeszcze z Radzikowa to wiedzą. Stracili klasę, potem rok później odzyskali, no bo autobus musiał uciec, bo chcieli tam nisko zobaczyć. Dlatego tak jak tutaj też na filmie jest te przyloty na Zedul na Małej, przyloty koszącym, no to koszący 2-3 metry nad ziemią. Dlatego lubiliśmy też loty koszące tradycyjne tu na południe od Słupska, czyli w rejonie Korzywia. No bo loty koszące to jest minimalna 200 metrów, no czasami 100 metrów, ale tam przelecie na 100 metrach, gdzie są górki po 150, to trzeba było manewrować i to było na kilkunastu metrach. Leciało się tam nad jeziora, ale to były czasy, że inne podejście było do lotnictwa, bo w tej chwili niestety tego co widzę i na przykład jak niedawno byłem w Dęblinie pod koniec października, mieliśmy 40-lecie promocji, no bo akurat jest promocja 83, po promocji zapakowali nas w samolot AN-26, przylecieli i przez do 2003 roku byłem w Redzikowie. Dlatego mówię, że jestem jako ostatnim pilotem tego pułku, który odszedł, bo niektórzy koledzy jeszcze w innych służbach służyli i do czasu rozwiązania przed komendę lotniska numer 2 jeszcze przeszli i pod Malport inne. My podlegaliśmy, ale dla mnie nie było stanowiska na tym etacie. Dostałem od Ministerstwa Obrony, że dla mnie nie ma etatu wojska lotniczych, marynarce wojennej i wojskach lądowych, czy decydujesz się na emeryturę. No tak, ale wtedy się decyduje na emeryturę. Niektórzy poszli do Świdwina, kilku kolegów niestety sprzedałem, bo tak nazywam to, w 97 roku, ja zostałem pilotem roku, była impreza, Władek Gusarek wtedy był dowódcą pułku w Misku Mazowieckim, przyjechali, pogadali, no i kilku kolegów wyjechało. No akurat nie Tomek tam zginął, akurat na Iskrze, jak było 11 listopada, ale wielu służy, niektórzy tej wcześniej też była zakończyła, no to już był eksperyment. My byliśmy jednym eksperymentem, byłem na kursie zerowym Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej, bo tych nazw było Oficerska Szkoła Lotnicza, Wyższa Oficerska Szkoła Lotnicza, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych, no i teraz LAW, Lotnicza Akademia Wojskowa. Jak koledzy, ci co teraz startują, będą próbować to do LAW-u pójść. I w 83 roku jako pierwsza grupa eksperymentalna przyszliśmy do Słupska, czyli pierwsza 8 osób po różnych samolotach, czyli IM-2, IM-5 i potem Redzikowo. Druga grupa Radom i Dęblin, czyli Poistra. I czym się różni? Okazuje się, że się dzień nic nie różni, to jest dzień inny, noc się nie różni, tylko ciemno czy jasno, tak samo tutaj bardziej umierzę, czy nie bardziej, dlatego większość szczęśliwie zakończyła, dwóm niestety nie. Nawet to jest inna historia i na inny czas odpowiada. Dziękujemy bardzo. Wspomniał Pan o emeryturze i historia pułku w Radzikowie, czy też Radzikowie w Słupsku, 28 Słupski Pułk. Mogliśmy Was tutaj na żywo posłuchać i zobaczyć. Na szczęście rzeczywiście Radzikowo jako miejsce, w którym gości obrona akurat teraz przeciwrakietowa funkcjonuje. Szkoda, że nie latają tam same loty naddźwiękowe. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Dzisiaj, proszę Państwa, jeżeli chodzi o nasze spotkanie, byliśmy żołnierzami, dziękujemy, ale czeka nas jeszcze miła ceremonia podziękowania Panie Ryszardzie, Pani Dyrektor. Proszę czynić honory. Proszę bardzo. Szanowni Panowie, bardzo serdecznie dziękujemy. To była naprawdę wielka uczta historyczna tutaj dla nas wszystkich. Ja mam nadzieję, że Państwu również spotkanie się podobało.
Moglibyśmy siedzieć jeszcze godzinami. Wiem, że tutaj panowie, jak trzeba, są jeszcze do waszej dyspozycji. Jeżeli macie jakieś pytania, nawet młodzież, nawet takie, co wydają wam się głupie. Słuchajcie, zawsze pytajcie, bo często z tych pytań, które wydają wam się nieoczywiste i jakieś dziwne, można dowiedzieć się wiele, wiele ciekawego. Więc naszych panów jeszcze oddajemy do waszej dyspozycji, jeżeli macie jakieś pytania na osobności. Pan dyrektor już tutaj kiwa głową. Bardzo się cieszymy, a ja powiem tak, specjalnie na dzisiejsze spotkanie tutaj do Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie TS-11 Iskra Stalowa przekazujemy i mamy nadzieję, że będzie to taka pamiątka na dzisiejsze spotkanie i jak będziecie przychodzić, będziecie się spotykać, to mam nadzieję, że będzie wam przypominało to nasze spotkanie. Przekazuję na ręce. Tu oczywiście pudełeczko, żeby można było spakować. I cóż, mam nadzieję, że panowie zadowoleni. Ja rozumiem, że jeszcze pan Ryszard dwa słowa będzie chciał powiedzieć do mikrofonu. To proszę bardzo. Ja również dziękuję pani dyrektor, panu dyrektorowi za to, że mogliśmy coś takiego zrobić. Naprawdę, że ktoś więcej dowiedział się o 28. Słupskim Pułku Lotnictwa Myśliwskiego. Dziękujemy serdecznie pani dyrektor za inicjatywę taką, bo spotkaliśmy się z panią dyrektor w zeszłym roku w listopadzie. Była propozycja zrobienia czegoś takiego w Dęblinie. No, ze względu na naszych wspaniałych tutaj kolegów, no prosiliśmy, żeby to było gdzieś bliżej pani dyrektor, bo tak uprzejma, że powiedziała, zorganizujemy to w Koszalinie. Ucieszyłem się, poinformowałem kolegów, zgodzili się na to. Dziękuję serdecznie pani dyrektor za to wszystko. Nie żegnam się, bo za tydzień się spotkamy, bo wyjeżdżam z młodzieżą, z kadetami Liceum Wojskowego z Rydzikowa. Wyjeżdżamy drugi raz z kolei na wycieczkę do Dęblina, do zwiedzania Lotniczej Akademii Wojskowej, do zwiedzania Centrum Szkolenia Inżynieryjnego Lotniczego, Muzeum Sił Powietrznych i 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego. To jest dwudniowa wycieczka. Przepraszam, że muzeum było na trzecim miejscu. Akurat tak mówiłem, w jakiej kolejności będziemy zwiedzać. Także się z panią dyrektor spotkamy, z panem dyrektorem również. A przy okazji chciałbym zaprosić pana dyrektora szkoły 23, tak, i pana Jacka Borowińskiego. Pan Jacek chciałby wręczyć przez siebie napisaną książkę dla pana dyrektora, dla szkoły, tak, 19 Lech, o 23 punktu nie mamy książki, może będzie. I panie dyrektorze, panie dyrektorze, tutaj jeszcze od kolegi Janusza. Breloczki proszę dla uczniów według uznania zaangażowania młodzieży. Szkolenie breloczki 28. Słupskiego Pułku Lotnictwa Myśliwskiego. Ja bardzo serdecznie chciałbym podziękować za tą wspaniałą okazję spotkania z ludźmi lotnictwa, z pilotami tak ważnej jednostki Obrony Powietrznej Kraju, jaką był 28 Pułk, chociaż my tutaj w regionie koszalińskim przede wszystkim hołubimy 26 i 9 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego. Czekamy pani dyrektor na spotkanie. No a teraz współcześnie to naszą jednostką taką ukochaną, którą bardzo dobrze znamy, która zna nas bardzo dobrze, jest 21. Baza Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie i samoloty oczywiście Su-22. Bardzo dziękuję za spotkanie. Bardzo dziękuję panom oficerom. Wszystkiego dobrego i do następnego roku. Poruszenie wśród młodzieży nastąpiło. Słuchajcie, tak jak powiedział pan Ryszard, my was bardzo serdecznie zapraszamy do Dęblina, bo te opowieści, ta historia, która dzisiaj była przedstawiona, to jest jedno, a drugie, naprawdę warto odwiedzić Lotniczą Akademię Wojskową, która bardzo jest przyjazna, otwarta na młodych ludzi, po to, żeby namacalnie zobaczyć, jak wygląda szkolenie przyszłych pilotów i jak można zostać pilotem, a w przyszłości mieć taką pasję jak nasi panowie. Ja w tym miejscu bardzo serdecznie chciałabym panom podziękować, bo to jest dla nas wielki zaszczyt móc mieć tak namacalny dowód tej historii, o której dzisiaj mogliśmy od państwa usłyszeć.
bo nic tak nie buduje jak ta historia przedstawiana przez osoby, które żyły w tym świecie, które żyły i które dzisiaj mogą opowiadać o tym, jak służyło się w latach waszej służby, jak się latało, bo nawet i młodzież doskonale wie, że to były zupełnie inne czasy. Nawet współcześni piloci, z którymi się rozmawiamy, mówią, że dla nich to jest abstrakcja. To, w jakich realiach wy służyliście, w jakich realiach lataliście, że latanie to nie było tylko i wyłącznie, tak jak w dzisiejszych czasach, wielki sprzęt, duże komputery i wszystko w elektronice, tylko było dużo głowy, dużo manualnego myślenia i to jest naprawdę coś wielkiego. Dziękujemy wam bardzo serdecznie. Wielkie, wielkie gratulacje. Ja proszę o wielkie brawa dla naszych gości. A państwa zapraszamy. Odwiedzajcie Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie i tak jak wspomniałam, zapraszamy do Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie. Jeżeli ktoś nie wie, jak dotrzeć, tutaj pan Ryszard kierunek pokaże. Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękujemy serdecznie. Proszę państwa, raz jeszcze. Pan pułkownik pilot Alojzy Zgądek, pan pułkownik pilot Andrzej Jasiński, pan pułkownik pilot Janusz Gizara i oczywiście pan Ryszard Kuras. A zakończymy, proszę państwa, filmem z drogowego odcinka lotniskowego, na którym symbolicznie MiG-23 po raz ostatni dzisiaj wystartuje i proszę Marcin, żebyśmy to usłyszeli z dźwiękiem i żebyśmy mogli poczuć ten klimat. Także usiądźmy, żeby wszyscy widzieli. Dziękujemy. Byliśmy żołnierzami.